Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. Porozmawiamy sobie o tym, co będzie się działo teraz po przerwie reprezentacyjnej. Dużo ciekawych spotkań, ale zanim to, no to szybciutko chciałbym was uspokoić w dwóch, a może nawet i trzech kwestiach. Po pierwsze moi drodzy, teraz po mojej stronie pojawia się tutaj lista osób, które czekają prawdopodobnie na swoje bonusy. Bardzo serdecznie was moi drodzy przepraszam, to co prawda nie jest moja wina, tylko tam już zawirowania bardziej kadrowe, natomiast faktycznie te bonusy mają dosyć duże opóźnienie, tak jak mówię, za co serdecznie przepraszam, ale teraz już wszystko się tam pozmieniało, ja raz jeszcze podbiłem te wszystkie informacje, także już w następnym tygodniu na pewno na waszych kontach te bonusy będą, także przepraszam serdecznie za te opóźnienia, ale mam nadzieję, że teraz pojawienie się tych bonusów wam to jak najbardziej wynagrodzi. Jeżeli ktoś nie znalazł się na tej liście, a uważa, że też wygrał jakiś konkurs i oczekuje bonusu, to koniecznie niech napisze w komentarzu, ja to jeszcze oczywiście sprawdzę, ponieważ są to osoby z moich filmów. Nie wiem, czy Adrian wysłał wszystkie swoje bonusy, także to jest ta kwestia, że jeżeli na coś jeszcze czekacie, to dajcie mi znać, ja to wszystko załatwię. Druga sprawa właśnie dotycząca Adriana jest taka, że jak widzicie, on już nie współprowadzi kanału Murawa TV. Wiem, że zostawił rozpoczętą progresję, wiem, że ona jest dosyć wysoka, o czym pojawiły się informacje pod poprzednim moim filmem. Tak jak mówię, ja za nią nie do końca odpowiadam, natomiast jeżeli chcecie, no to ja ją mogę w pewien sposób przejąć, tylko to są dosyć duże pieniądze, więc musiałbym nazbierać na to środki, natomiast dajcie mi znać, czy wolicie jednak, żebym został w tych swoich kuponach i żebym te swoje kupony z wami realizował, czy jednak mam przejmować tamtą progresję, bo też nie chciałbym, żeby Adrianowi obrywało się za to, że po prostu mu się skończyła umowa, także to nie do końca jest jego wina, więc też go nie obwiniajcie, natomiast no musieliśmy sobie te sprawy wytłumaczyć. Trzecia sprawa jest dla was bardzo fajna, to znaczy informacja o tym, że przez różne właśnie zmiany kadrowe zwiększamy wasz freebet za założenie konta w Superbet, także moi drodzy, teraz z kodem PBVIP macie 100% oczywiście od depozytu do 50 zł, czyli podwajamy wasz pierwszy depozyt do 5 dyszek, macie oczywiście cashback do 500 zł, to wszystko już było, ale teraz dostajecie również freebet za 34 zł, także myślę, że fajna sprawa, jeżeli jeszcze konta na Superbecie nie macie, to żeby teraz je właśnie założyć z tymi bonusami. Porozmawialiśmy sobie na początku o tym wszystkim, co tutaj się działo. Mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione, a my możemy w spokoju przechodzić do naszych dzisiejszych kuponów, które, tak jak już mówiłem, mogą być naprawdę ciekawe, ale jeszcze zanim przejdziemy do kuponów, no to nasz dzisiejszy mecz specjalny, którym będzie spotkanie Lazio z Juventusem, bo jak możecie zauważyć w tabeli ligowej, Lazio na miejscu 5, Juventus na miejscu 8, dwa zespoły, które, no Lazio akurat gdzieś tam na tym miejscu, które pewnie zespół z Rzymu satysfakcjonuje, szczególnie dlatego, że są przed Romą, natomiast Juventus, no środek tabeli, trochę chyba od ekipy Juventusu oczekiwalibyśmy więcej, kibice też, natomiast to będzie nasz dzisiejszy mecz specjalny, tutaj jak zawsze do wygrania 50 zł, które tym razem przyjdą już naprawdę bardzo szybko, także zapraszam serdecznie moi drodzy do obstawiania, przypominam zasady, wystarczy wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na Superbet, osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia doładowanie o wartości 50 zł na swoje konto. Także gorąco zachęcam, bo myślę, że mecz dosyć wdzięczny do obstawiania. Sam obstawiłbym no tak przewrotnie 2-1 dla Lazio, bo Juventus nie radzi sobie najlepiej, Lazio gra u siebie, także ja osobiście pewnie obstawiłbym taki wynik, ale zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Moi drodzy, schodzimy niżej, mamy polską ekstraklasę, której ja chyba nigdy nie obstawiałem, oprócz jakichś jackpotów, także no tego też dzisiaj nie obstawiam, pierwszej ligi tym bardziej, czy drugiej. Mamy ligę angielską, nad którą chwilkę się zastanawiałem, powiem wam nad jakimi meczami. Przede wszystkim zastanawiałem się nad spotkaniem Liverpoolu z Arsenalem, bo ten mecz jest dosyć ciekawe, to znaczy The Reds grają u siebie, wydaje mi się, że powinni wygrać, natomiast kurs 1.50 nie jest zachęcający, biorąc pod uwagę ostatnią formę Arsenalu, także dlatego ostatecznie ten mecz sobie odpuściłem, natomiast znowu mamy ligę hiszpańską, która wygląda moim zdaniem przecudownie, to znaczy ja nie mam problemu nawet, żeby obstawić taki kupon, co nie? To jest około 3 i coś takiego mogę postawić, natomiast powiem szczerze, trochę boję się tej Barcelony, wiadomo efekt nowej miotły, wiadomo Xavi, wiadomo Espanyol, to nie jest jakiś niesamowity rywal, plus jednak derby Katalonii, także gdzieś tutaj wydaje mi się, że Barcelona będzie jeszcze bardziej zmotywowana do wygrania tego spotkania, natomiast gdzieś tam na Barce ze względu na te wiele kwestii stawiać nie chcę. Mamy Sevilla z Alavés, ja w ogóle jestem fanem obstawiania Sevilla, uważam, że jest to zespół, który
raczej wygrywa z tymi, którymi ma wygrać. Zdarza się oczywiście Sevilla potknąć, ale szczególnie z tymi mocniejszymi zespołami raczej radzi sobie dosyć nieźle z tymi zespołami teoretycznie słabszymi, a trzeba powiedzieć, że Alavés jak najbardziej tym teoretycznie słabszym zespołem jest. Dodatkowo mamy Atletico Madryt z Osasuną. Tutaj wydaje mi się po prostu, że zespół z Madrytu grając u siebie to spotkanie powinien wygrać. Atletico słynęło zawsze z tej, wiecie, raczej żelaznej defensywy niż jakichś pięknych akcji ofensywnych, natomiast spodziewam się, że w tym meczu zespół z Madrytu spokojnie sobie poradzi. Dalej mamy, moi drodzy, Bundesligę. No wczoraj Bayern niestety zawiódł, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Natomiast dzisiaj myślę, że nie zawiedzie Borussia Dortmund. Jeżeli sobie zobaczymy też w ligową tabelę, to będzie dla Dortmund bardzo ważny mecz, bo są w stanie doskoczyć do Bayernu na jeden punkcik. Także myślę, że gracze Borussii będą bardzo zmotywowani do tego, żeby to spotkanie wygrać. I ja sobie tutaj, moi drodzy, obstawię, że nie dość, że oni wygrają, to jeszcze w tym meczu padnie powyżej 1,5 bramki, dzięki czemu mamy kurs ostateczny 3,05, stawiając po prostu 3 zdarzenia po dokładnie tym samym kursie 1,45. Także to będzie, moi drodzy, mój kupon, ale jeszcze na sekundkę rzucę wam tylko informację, że uważam, że w Bundeslidze można pomyśleć nawet nad spotkaniem Wolfsburga. 2,02, super kursik. Można pomyśleć spokojnie nad spotkaniem RB Lipsk 1,80. Można tutaj postawić zwycięstwo Leverkusen z Bochum 1,47, więc mamy dzisiaj naprawdę dużo meczów, jest z czego wybierać. Atalanta Specja, raczej Atalanta oczywiście tutaj nam wygra, natomiast ten kurs nie jest aż tak zachęcający do tego, chyba że ktoś chce sobie postawić na przykład Atalanta i under 4,5, albo Atalanta i over 1,5 może. No, to jest taki meczek, gdzie może pójść na różne strony. No i tutaj również PES, że osobiście pewnie bym nie obstawiał po takim kursie, ale można. Tych meczów jest naprawdę sporo. Natomiast to jest mój ostateczny wybór, moi drodzy. Tak wygląda mój kuponik na dzisiejszy dzień. No i ja, moi drodzy, też obstawiam sobie dzisiaj 400 zł do wygrania, prawie 1100 ziko. No i mam nadzieję, że ten nasz kuponik się zazieleni. Dawno tej progresji nie obstawialiśmy, ale dzisiaj wreszcie do niej wracamy. Także kupon zostaje postawiony i miejmy nadzieję, że się oczywiście zazieleni. Także ja już wam dziękuję za oglądanie tego materiału. W pewien sposób przepraszam was za to, co się stało. Wiem, że z jednej strony to nie jest moja wina, więc trochę mi głupio przepraszać za kogoś. Natomiast z drugiej strony wiem, że to ja jednak tworzę ten kanał i chciałbym mieć z wami jak najfajniejszą relację. Chciałbym, żebyście byli zadowoleni zarówno z typów, konkursów, ofert, które tutaj się pojawiają. Więc jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, to chciałbym, żebyście je pisali w komentarzach, bo to zawsze po prostu daje możliwości do tego, żebym ja popchnął te sprawy gdzieś dalej i spróbował porozmawiać, żebyście wy po prostu mieli z tego kanału jak najwięcej, nie tylko fajne typy ode mnie, ale również fajną ofertę, doładowania bonusowe, także myślę, że naprawdę jesteśmy w stanie tutaj tworzyć coś ciekawego. Teraz będzie znacznie więcej filmów oczywiście też, bo skończyła się przerwa reprezentacyjna, także lecimy teraz z filmami na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!